Na początku nie wiem, czy to jest dobra, czy zła wiadomość, ale w przygotowaniu zagadnień do dzisiejszej rubryki 7 wspaniałych pytań wspaniały udział mieli zawodnicy MMTS-u Kwidzyn. Maciej Pilitowski, witam Ciebie. Witam. I od razu jedziemy. Dlaczego wszyscy łapią się za głowę, kiedy w końcu zakładasz dżinsy? No bardzo cenię sobie wygodę i na co dzień występuję w dresach. Jeżeli zakładam dżinsy, najczęściej jest to jakieś wyjście, kolacja i różnie się to kończy. Czy jest to wersja elegancka? Wersja, tak, elegancka i często kończąca się ciężkim knockoutem. Gdzie się podziałeś po weselu u Adriana Nogowskiego? To też tylko kojarzę z opowieści. Znalazłem się 15 km od sali razem z Adrianem w łóżku. Jak do tego doszło? Nie wiemy. Do tej pory nie wiem. W jakich okolicznościach, kto i dlaczego powiedział, że masz ciężki charakter? No to zapewne chodzi o trenera Kotwickiego, który ściągał mnie do Kwidzyna. No i na pierwszej rozmowie twarzą w twarz dowiedziałem się właśnie, no Maciek, ty masz ciężki charakter, ale damy sobie z tym radę. Także to mnie zaskoczyło. Takie słowa usłyszałem od trenera Kotwickiego. Powiem ci szczerze, że mam tutaj zupełnie inną odpowiedź. I chodzi o trenera, który dzisiaj jest po drugiej stronie barykady, czyli Jarosław Cieślikowski, kadra młodzieżowa. Coś ci świta? Coś mi świta, bo trener Kotwicki był razem z trenerem Cieślikowskim w kadrze naszej młodzieżowej. No i pewnie między sobą ustalili taką wersję. No ja usłyszałem to ze słowa od trenera Kotwickiego. Komu pomagałeś trzymać dietę w Kwidzynie i jakie były tego efekty? Bartosz Dudek. No, zaczął od 128, najprawdopodobniej skończyło się na 103,5 gdzieś jak odchodził do Elbląga. Całkiem ładnie nam to poszło. Jak wspominasz imprezę sponsorowaną przez niektórych kolegów z MMTS-u i w związku z tą imprezą, czy twoje nowe buty nadawały się do dalszego użytku? No, pozdrawiam tutaj Kliana Janikowskiego. Słynne nowe buty, każdy, które zakładałem, Kelian musiał ochrzcić, także wszystkie są na swoim miejscu, wyczyszczone i gotowe do użycia. A to taka zwykła dziecinada, że ktoś nadeptuje na nowe buty? Nie tym otworem. Dobra, nie pytam dalej. I teraz słuchaj, pytanie, którego ja nie rozumiem, ale podobno ty zrozumiesz. Jak wspominasz czasy, kiedy na blacie była stówka? To na pewno od Bartka Dudka. O co chodzi? No nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale... Śmiało, no skoro jest takie pytanie, to... Znaczy, no nie wiem, czy to o tę sytuację chodzi, ale to też było wyjście. Wyjść nie było dużo, ale jak już było, to się kończyło bardzo fajnie. Także jeżeli to o Bartka chodzi, no to... Bartek, odbijemy sobie. Słuchaj, moim zdaniem chodzi coś o zrzucanie wagi w tym pytaniu. A, o wagę? No, ważyłeś kiedyś ponad stówkę? Ja nie, 95 najwięcej. I to był ciężki etap? No ciężki, to po kontuzji Achillesa bardzo dawno temu i prawie stówka była, na 95 się zatrzymało. Ostatnie pytanie. Gdzie chodziliście ważyć w szkole mistrzostwa sportowego i co to właściwie jest to słynne ważenie? No, ważenie to jest miłe spędzanie czasu w gronie najbliższym. Chodziliśmy na ławeczkę pod internat. Często? No jak się nudziło, czyli dosyć często. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję tyle, bardzo Maciej Pilitowski. Korzystając z chwili okazji, trochę prywaty z mojej strony. Wszystkiego najlepszego dla mojej córeczki. Dzisiaj ma urodziny. Dokładnie rok temu, kiedy się rodziła, z Kwidzynem jechaliśmy również do Głogowa. Także mam nadzieję, że dzisiaj wygramy tak jak wtedy. Dziękuję bardzo. To nie było ustalone, ale fajnie wyszło. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.